Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. No, klikaj. Możesz. Taka piękna trójca, jak co roku nazywa. Ale to był przypał, jakby nie odpalił, nie? Brończuj z nami. Cześć. I Adaś. Siema. Bronek dzisiaj sobie działa na silosach. Taka odskocznia od wożenia. Jo. Z Bogdanem się zamieniłem, mówię, trochę ja sobie porozodowuję. A pan Bogdan się pizdował, z daleka już go było słychać, że jedzie. Jo. Akurat my sobie szliśmy na pole, bo nie zostawialiśmy na polu auta, zostawiliśmy na PGR-ze. A wiecie, gorąco, ściernisko, nie ma po co wjeżdżać. Ty wiesz co, jeszcze wolę zrobisz? Jak już tu jesteś, skoczysz na górę i zapniesz ten łańcuch, no? A, ten na środku? No, dobra. No, zapomniałem go zapić. Dobrze, tak zaraz zrobimy. Będę miał co robić akurat. Jeszcze chwila, już po daszku na silosach widać, które silosy są zasypane, a które nie. Co macie w pierwszym? W pierwszym jest jęczmień, drugi jest jęczmień i dwa są jeszcze wolne na przeżyto jarę. No a przężyta zostało 40 hektarów. 40, no. Około 40 hektarów. No to 40 licząc 5-6 ton to jest no 2 silosy faktycznie. Ale w tym roku wszystko po piątce sypie, nie? Ale tutaj jest jęczmień lepiej daje teraz niż piątkę. Zresztą no może być. Tą i jeżeli wagon Boguś zwierzę, zważymy wagon, no to wtedy mam wszystko na czarno na białym, będę już wiedział ile dało. Adam, odczepisz? Jo. Ja idę wskoczyć od razu. Także naprawdę w tym roku jest pięknie. Później przeniesiemy się do kabiny do Marianka, bo ja już wcześniej sobie tam nagrywałem. Z chłopakami, bo akurat byliśmy na polu, a Bronka nie było, to mówię, najpierw sobie nagramy tam, a później dopiero. Dopiero tutaj. O, o cygnyk fuch. Dał mu iść. No jak widzicie sami, nowa wiatka, tutaj takie, tak powiem, przedżniwne prace były robione akurat. Cześć. Także, no naprawdę, cześć. Chłopaki wiatę, fajnie. Na gwoździe! A dobra, na razie. Więc zobaczcie, jak to fajnie im wyszło. Jeszcze troszkę pracy jest, ale już wszystko pod daszkiem, bo jak sami pamiętacie, no już ta wiatka ledwo co się tutaj trzymała. Przyczep sporo. Co chwilę, wiecie, dowożą. Jak tyle przyczep na żniwa, to można się bawić, bo się przyczepy porozstawia, się tylko zwozi i od razu zsypuje. ZTS-ik stoi. Cyklop, kurna, proszę ja was bardzo, rozrzutniczek. I ogień, kolejna przyczepa. Nie wiem, czy tutaj coś mają. Co tam psikosz? Ty, on na mnie syczy chyba. Jeśli do nich odsypali na nią? Nie. A tu nie jest chyba dużo. Nie ma. No, nie jest dużo. No. Ja mam nadzieję, że to mi do silosa się zmieści. A jak nie, to co wtedy? Podepnij hamulce, bo nie ruszysz, bo jest zahamowana. Co mówisz? Jak będzie ten pełny, to co wtedy? Gdzie z tym jeszmieniem? Co? Gdzie z tym jeszmieniem? Trzeba będzie wejść do silosa i przegarniać. No to znaczy, nie wiem, czy to wejdzie, no. Wejdzie na pewno. Jeżeli się przegarnie, to wejdzie, ale ja bym chciał bez przegarniania. No taka darmowa sauna trochę, tylko bez sucha, wszystko, sucha. W takiej pogodzie ja pierdolę. O, zobaczycie, jak sobie pięknie działa tutaj. Nasza waga. Olek! Dobra. Co? Licznik F6. F6. Gorzej jak mnie wyjebie. Kiedyś może i ważyłem, ale to było dawno, dawno temu. Zawsze Bronek tu najwięcej działa. Z ważeniem, bo ja zgarniałem. Jo, klikłem i teraz wyjdzie. No i teraz tylko klikasz C, nie? No. Jo, bo ty zawsze ważyłeś, ja zgarniałem. I cyk. Mam paragonik 7420. To jest numer 2, minus 3800. Mamy na niej niecałe 4 tony. 4 tony, niecałe. No, mówił, niecałe 2 zbiorniki, bo to jest resztka już. No, no mówię, oni tak po 2... Czekaj, ja sobie mogę już teraz obliczyć nawet. Weź, masz telefon? Mam. A jestem ciekawy, ile z hektara tu dało. I teraz dodajemy. Gdzie? To. Piątka?
czwórka. SK Schumachera chyba. Dobra, czwórka. 16305. Od nowa teraz. Dobra. Skasuj. 16305. Minus. Minus, która to będzie? Czwórka. 4200. 12105. Człowieku, po co do szkoły chodzić? No. I teraz od nowa? No, 7420. No. Minus. To było z... to jest? Z tej. To jest dwójka. Na dwójka. 3825. 3825. 3595. 3595. 3600. Dobra. I teraz skasuj. I lecimy. 13729. No, plus. Plus 12105. Plus 3595. 3595. Plus. Jeszcze no, wagon dodamy. No. Na wagonie będzie 18. Równa się? No, mam 47. Podzielić? Ile tam jest? 7,80. 6. 6 ton z hektara. Można? Można. Jęczmienia. Jęczmienia rekord. Tutaj. Dawaj, podjedź. Normalnie prosto tak jak to koło, jak ci patrzę, nie wygląda. Łe? Piękne plony w tym roku, naprawdę. Jest się czego cieszyć, no. Porównując to, co był rok temu, czy dwa lata do tyłu, to jest dzień do nocy. No w tym roku, kurde, powiem ci, wygraliśmy tym, że były późne siewy, nie? Bo naprawdę, nie sieliśmy w suszę, a no później było padanie. Jary dał lepiej niż zimowy. No. I u każdego w tym roku, tak jak pytałem po okolicy, to wszędzie 5 ton zimowy, nie? No. Więc a, zobacz, a Jary szóstkę potrafił dać, nie? A moje odpoczego odwrotnie było. Ile masz mniejszy nakład na jęczmień Jary niż na zimowy? No tak, no mówię, u nas wygrało to też to, że było późno wszystko, nie? Że to deszcze dostało te, kiedy powinno. A u nas, pamiętasz jak żeśmy pryskali na Biskupowie? U mnie wiosenne było do kolana, a tu do kostki dosięgało. Ale żyto, nie, nic nie dało poniżej piątki. A jak żyto hybrydowe? Nie było hybrydowe w tym roku. A nie było tego? Chociaż nie wiem, czy to było populacyjne, czy hybrydowe. Na pewno było z drugiego roku, więc no nie wiem, czy no, można to nazywać hybrydą, nie? Było podobnie siane jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku też było z drugiego roku, tylko że było... dało 6,5 tony, nie? No tak. A w tym roku dało piątkę i na drugim kawałku dało niecałą piątkę. Więc żyto można powiedzieć, że dało najgorzej. Najgorzej. Roku, gdzie kurde, na najsłabszych ziemiach powinno no, najlepiej praktycznie, no, nie? Jęczmień dał najlepiej, no jeszcze jestem ciekawy. Pszenżyto zimowe dało 5 ton. Jęczmień zimowy dał 5 ton. No i teraz jęczmień Jary dał też 5 ton. No i na tym kawałku dzisiejszym 8 hektarów dało 6 ton, nie? Jeszcze zostało nam pszenżyto Jary, ale pszenżyto Jary wydaje mi się, że też koło piątki, jak nie lepiej, bo na Lubińcu wygląda pszenżyto tak, że o matko boska. Naprawdę. Tak? Szok. No, no każdy... to zrobiła gnojuba, moim zdaniem. O. Bo tam było dawane dosyć grubo gnojuba. No tam było dwa lata temu gnojuba, rok temu. I jeszcze przed siewem było tam. I przed siewem, no właśnie. No ale jak to często ludzie dają oborniki, nieoborniki, to widać. Często tego nawozu nie trzeba dawać, jak się dużo tego gnojowicy nawiezie. Tam coś jest? No, dwa, no 4 tony to niecałe. To jest kurwa to, że jest porozsypane po całej przyczepie i to się chujowo zbiera. No jo, to akurat prawda. Dobra, ja jedne kamikadze teraz, żeby nie wchodzić w buta, bo mi się nie chce zdejmować. Pa. Chłop może w szoku jest. Patrzymy, burty zassało do środka. Dawaj obroty 2000! A też wejdziesz, nie będę schodził. Daj obroty mu 2000. Albo dobra. Tak się ciężko tą fajką robi, ale dawaj 2000! Poszli, szybcy i wściekli. Czy to ten słynny odkurzacz z Teletubisiu? Tak jest. Czekaj, ci kamerę przyjeżdżę. Ale bym kurwa zapierdalał do silosu.
pod ten kolejny, nie? Dobra, ja go będę trzymał. No, ale jeszcze ten. To trzeba przełożyć. Weź. Czekaj, ja mam tu... Końcówkę, jo? Nie, nie. Znaczy, no, tą końcówkę. Końcówkę już. Na wszystkie silosy. No. Pochylą się baran więcej. Trzymaj. Trzynastką tu. O kurwa, gorące te klucze, ja pierdolę. No sensie, nie miałeś w lodówce żadnych? Nie ma. Trzeszek, tak. Kurwa, coś mnie gryzie, cały czas nie odchodzi. Kurwa, to uciekają. Weź napój. To wyżre tą rdzę. Dobra, powinno już później, nie? Ja to wczoraj odkręcałem. Prawie do końca musi być. Po co ten klucz właśnie zająłem się zapytać, ale to nic. Niech sobie poleży, nie? Chwilę. No, klucz? No to nie, bo to odniosę go. Tu tył. Trzeba będzie pewnie skręcić, nie? Trzymaj. Bogdan pewnie z jednego też wyciąga ze środka. Bogdan pewnie gwizdkiem jedzie. Trzymaj tam, tak? Dobra, trzymam. Też. Co? No, powinno te karty. No to no, musi trafić tak, na ten, na ten rowek. Ten rowek był tu w środku. No, to tam jest obojętny grunt, jak to będzie ściśnięty, to i tak. Nie będzie. Śruba żelazna? Śruba trochę wygina. Śruba trochę krzywa, ale... Wyciągaj dlatego. Bogdan tak ostatnio dopierdolił, że aż by wygięło śrubę. Ty, ale tu nie będzie leciało tędy? Weź to tam. Nie, przecież to się za ten. Nie, bo to powinno się... To się znajdzie jedno na drugie. Docisne. Tak tam było. No. Też tak musi dopierdolić, aż siebie wykrzywi w drugą stronę. Aż silo... Aż gwin wyjdzie. Gwinę przekrzywi. A śruby chwilą się zaczną się rozkręcać. Aż będzie zboże wylatywało z góry. Ile tu jest śrubek, ten też zagra. No, ja bym chciał, nigdy nie widziałem jak się skręca bina. Nie powiem, chciałem bym to zobaczyć. Na pewno są filmiki na YouTube gdzieś. Ja widziałem jak od góry zaczyna się. No tak, bo góry i każdy podnieść. Poziom, no i po poziomie podnosisz i skręcasz wszystko. Tu, w środku. Trzymasz. W środku jeden siedzi, drugi na zewnątrz i tu. Teraz jest fajne, bo zmieniliśmy wcześniej, tu była taka rura, nie? No. To tu była prosta rura. Ale że tutaj... twarda, metalowa, no, nie? No. I trzeba było idealnie podjechać pod dziurę. A tak to możesz sobie krzywić, nie? Ta jest giętka, to możesz sobie dobrze. Ale tą rurę też chyba wymienialiście. Którą? Tą górną. Nowa jest. Bo ona była w tamtym roku widzisz, pokrojona. Nowa, no. I już musiałem kleić, bo już pęka, nie? O. Wiesz, to są cały czas drgania. Pracuje, pracuje. Wygina się na wszystkie strony, to ona się moment wyjeżdża, nie? Dobra, to będzie tak. O chuj, ale to jest odkurzacz tyle co mi się. Ty idź z tym odkurzaczem. Tak to mocno. Full pizda. Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze! Dobra! Idealnie! Dawaj, póki trafiłem. Dawaj, póki dziura jest. Trzyma. Tak, kurwa, hopie. Dawaj, tak. Nic nie puści. Tam był gdzieś podstaw, tak żeby było w miarę. O, ten... no, tak żeby się tylko nie trzęsła no, tak mocno. Żeby ten właśnie tak się... A, bo tu jest... Te wyłączki tu trzymają wszędzie? Tu jest zaciśnięte. Tu też. Nic, kurwa, zboża nie ma do zwalania. Ty wolno jedzie. No to co, jedziemy do Mariana. Zobaczymy co to będzie. Z
zwolnienie blokady. Bęben jest pusty. To kosić można. Ale powiem ci, w łąkach też jest bardzo ładny. Był. Czemu był? A wy już skosiliście? A ja. Kurwa! To kiedy będziecie go kosili? Wczoraj. A, no to widzisz. W niedzielę byłem nad morzem. Wczoraj, kurde, z kumplem w lesie, bo mu trzeba pomóc. No i jak sypało? W łąkach? Zajebiście, jo, kopiątki, nie? No to ładnie. Bo tam naprawdę gęściuteńki był. A Słomek, kto wie, że ten sam, co w tamtym roku? Nie wiesz? Tylko z części. Aha, tylko część. Nie, to jest tam już łąkiem zupełnie, nie? Aha, no no. No, tam z tego ostatniego kawałka. No słaby brał gościu. A ten najmniejszy kawałek łąka u ludzi najlepiej sypało, czy nie? Bo on tak wyglądał, najfajniej wyglądał, nie? Znaczy wiesz, ja tam ukosiłem, dużo tam nie pokosiłem, bo my z kaderami jechaliśmy tam do tyłu na półczetko, nie? No, no, no. No, te laska to wiesz. A tu kto odjebał po pola? I tam żeśmy tylko w sumie kosili, no nie całym zbiorniku, nie? Aha. I resztę Piotrek wykosił, ale sypnęło tam też ładnie. Nie, ale kurde, w porównaniu do poprzednich lat, ten rok naprawdę ludzie pozbierają, nie? No to jest drugi tydzień takiego ciepła, nie? No. Słuchaj, ja skosiłem takie poletko tam, nie? Miałem poletko takie... Kto tu taką chałę odjebał? Takie poletko, wiesz, łowieckie porozdawałem ten... Myśliwym... A tam koło siebie, tak? Ja. Oraz podawałem myśliwym żyto. No to. No i zostało i wiesz, no przyczepa była potrzebna, tak? Bo wujek tam chciał kosić, a ta jego przyczepa była. Słuchaj, ludzie nie chcieli za darmo zboża, nie? Tonę żyta miałem około. No. Dzwonię do jednego gospodarza tam, wiesz, rolnika, mówię, słuchaj, za szkody łowieckie tam, wiesz, tu dam ci żyta około tony, nie? Nie, ja mam pełno, ja nie chcę. Nie? Ale teraz mało spotykany widok, nie? Jasne, myślę, o kurwa, co się dzieje. Ale powiem ci, w tym roku sypie. I naprawdę ludzie się martwili, bo była ta susza na początku, ale później te deszcze tak to uratowały. Tym bardziej, że tu jeszcze, w tych rejonach, nie, gdzie... Nie było suszy. No u nas była. A no, u mnie widzisz, no. U was była, ale tutaj nie. A no bo widzisz, no tu były później siewy. I to wszystko, to jest o wiele później tu. U mnie, nie? U mnie wiosenne było do kolana, a tu z Bronkiem pryskaliśmy na Biskupowie to do kostki, gdzie nie, gdzie jeszcze ziemia było widać. No to wiesz, tu te późne siewy naprawdę wygrały. Bo pewnie gdybyśmy wcześniej siali, to też byśmy tak trafili. Nie, powiem ci, tutaj przecież przepadywało pięknie. No, tu tak, tu i ciepło, to a teraz no na same zbiory. W porównaniu do tamtego roku, to przecież tu pamiętam, żeście przyjechali, żeś tam obkosili, nie wiem, czy ty były, czy kosiłeś? Nie wiem. Tu były obkoszone 2-3 zbiorniki i przyszła chmura, zaczęło lać i 2 dni spokoju znowu. A się nic nie zapowiadało. W tamtym roku tak było, że przyszły takie chmury, popadało i 2 dni z głowy było, nie? Jest po tamtej księżyto, nie? W stronie. Ja. Ty, no to czekaj, co zostało jeszcze mocniej do koszenia? Tu to księżyto i... Księżyta, no księżyta, trochę łubinu. Ale to łubinu to wiadomo. Ale tak to już końcówka, nie? Jakby nie patrzył. No, już tak wiesz. Tak. Sucho, zbieramy sucho, nie? No, to jest duży. Naprawdę raz to nas chmura przyszła taka, co nas tam byłem na usługach, to pognało do domu, nie? No, ale to i tak na ty na ale to te nie... 2 tygodnie ponad koszenia, no to jest bajka. W tym roku na Ożynku dobrze, co? Z tymi łódkami było. O. Tam to jest sam raz, kurde. Ładnie sypało. A ile właśnie na Ożynku liczyliście? Koło tak... piątki. No to patrz, ten rok tak fajnie, nie? Koło piątki praktycznie wszystko. Jo. W tym roku...
roku nie można narzekać, bo mówię, jak były 2 lata do tyłu chyba, to wtedy tam na Ukrainie to 3,5 tony sypło, to był rekord tego roku. Co, ale jaka to była susza przecież, to wtedy w ogóle nie padało. Tak. Więc mówię, no jak rolnikowi się tak kilka lat pod rząd zdarzy, to jest masakra, nie? Zobacz, tak, no to jest tak, to, nie? Tak. Ja nie wiem, jak można by było tu kosić 9 czy 11 metrów. Nie wiem, to jest nie, absolutnie, nie. Ludzie piszą, wiesz, w komentarzach często, nie? Skoś taki łubień, taki jedźwień 9-metrowy, zapomnij. A ludzie piszą, nie, większe kombajny byście kupili, jednego, dwa zamiast tych 4. Jo. No ale mówię, jak ktoś nie przyjedzie i je zobaczy, to tego nie zrozumie, jakie tutaj są tereny. Nie, na filmie tego nie widać. Nie widać, kamera tego w ogóle nie oddaje. Nie pójdzie, nie? Jeszcze kamera taka normalnie, jak nagrywasz sobie ziemi, nie? Tym aparatem czy czymś, to jeszcze widać te góry, no bo widzisz, że nagle, ale z GoPro jak siedzisz, to ci powiem, tu praktycznie w ogóle nie ma różnicy, nie? Nie ma. Nie oddaje tego kamera, nie. Dlatego mówię, no może to akurat tak jest, bo powiem ci, gdzie byś nie jechał, czy w prawo i w lewo, tak 20-30 km, to już tak bardziej płasko zaczyna się robić. Tu kurde, ten mokrzyn nas tak akurat złapało, że te górki naprawdę mamy konkret. Przez stronę Gostkowa, tam już przecież tymi John Deere'ami koszą, ale tam już mają tylko takie lekkie pale, nie? Tak, to tak się można, to już tam taki kombajn może się sprawdzić. Nie no, nie ma opcji, absolutnie, nie? Żeby tutaj wjechać czymś większym. Zarobisz sobie tylko szkód. Dokładnie. Może można to zauważyć przy samym oprysku, gdzie mamy na 15 metrów lance? Jo. I przecież lance masz czasami bronek wysoko podnosi, bo jedna jest z 1,5 metra na ziemię, a druga po ziemi idzie. No to możecie sobie skrócić i zobaczyć, jak to by było z headerem. Kurde, tyle pięknych hektarów nam się tu marnuje po bokach. Ma zagra. No czemuś, no zasiane jest, no. Proso, ale... Jest, nie? Jakieś 20% proso tam widziałem może. To się nie proso, to chodzi boso. No, tak, akurat się tym robię, to może sprawdzić się powiem. Pewnie Cejrowski tak siał. Czyli te, czekaj, to by był ostatni jęczmień, z tego to dobrze myślę, nie? Tak jest. Czyli po jęczmieńku teraz przeżyto już. Pewnie to będziecie tu z tyłu, myślisz? Wjeżdżać? Być może, jak będzie suche, tłuczemy, no. Jo, raczej, jak kurde, już jesteśmy, no, wydaje mi się, że no kurczę, po tylu teraz upałach, no to dziwne by było, jakby jeszcze suche nie było. Nie. Tam je coś mierzyli. No? 13 czy coś kurde. Takiego. To powiem ci szczerze, patrząc na te wszystkie pola, to myślałem, że najpóźniej będzie schodził jęczmień z łąk. Bo tam bardzo dużo zielonego było. Było, ale on doszedł. A on kurczę. Półtorej tygodnia, on doszedł, to coś był zielony. Po półtorej tygodnia 11 on miał? No. Bo mówię, ja jeździłem tam, wiesz, jeszcze mówię, kurde, a kiedy on tu będzie, nie? Mówię, tu już wszystko ładnie idzie, a mówię, nie, będzie ostatni schodził. Trzasło to na momencie. Ale tam jest fajny kawałek. Kurde, najbliżej mamy. Jo. To jest naprawdę takie fajne, wdzięczne pole. W uprawie też nie jest jakieś najgorsze. Nie. Od tego my orki zaczynali w tym roku. Kurde, powiem ci, patrzę na te kukurydze. No. Szybko będą strasznie w tym roku. Będą? No. Dawno już bieg puściła. Teraz taka susza. Ona nie ciągnie już wody. Ale plon będzie słabszy. No. Chodź, powiem ci. Tak jak patrzę, o! Tego to dawno nie było, żeby już prasowanie wjechało od razu. O! Bo pewnie będziemy lecieli z tamtym. No. Trzeba będzie mieć. Ja. Lecieli. Byle jedynie gdzieś belka za blisko nie stała po kosu, bo to później omijania. Co to jest, metal pack? Prasa? Nie wiem. Pierwsze miejsce zajął, nie? Łoza. Wy? Czym? Mięsności świni. Żartujesz? Pierwszy... O kurcze. No. 72,9%. O kurde. W skali kraju, nie? No. Pierwsze miejsce. W skali kraju? Ja tak. Myślałem, że tylko na województwo. Nie. O proszę, jak ładnie. Blisko, blisko. No, dużo mu tam chodzi na tą chlewnię nową? Nie wiesz? Nie. Co, mają drugi rok tą
pochlebnie. Ładnie. Jak myśliśmy, to pan Bogdan jechał z tego. Tu wiesz, koło lecznika, koło jeziora. Ja pierdzielę. Co tam przyjechał? Mały przyjechał! Ja mówię... Przyczepą! No nie wierzę! Ja mówię, kto tak pizduje z góry? Ja tak patrzę, coś mi podejrzanie tak pomalutko, fajnie sobie jedzie. No ja nie mogę! Jak się jechało? Ja, na pusta to ja, ale nie z pełną. No jo. Ty, ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Jo, 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 to jest dobre. Ja się zawsze boję, wiesz, się po niego boję, że coś się zrobi. Ale tu na pusto z ciężką. Ty, tu jeszcze tragedii nie było z tą górką. Na wprost zjechać to jest dobrze. Ale ulicą jechałeś, nie? Nie. Nie. On miał go w cieniu postawione, żeby chłodniej było. W kabinie zapiął przyczepę i przyjechał. Co to za kondonierka? System naprawczy? To jest gumolit. Tego nie pomaluję. Co? To jest gumolitowy. Jo, i dobrze to głowa. Czy co to zostało? Rekoska jest dycha. Lubin zmasz. Ile tam będzie? 6? Masz 16 i tu masz kurde z dwie. Tu nie będzie nawet dwie dychy, nie? Tu będzie 15 przężyta? Tu z tyłu? No? Z 15 albo 16. No. Tu masz 6 hektarów. 2 dni koszenia. Trzeba przyjechać. Trzeba wchodu.